Najtańsza to ryska. Całkiem. Witam Was, kochani miłośnicy grillowania. W dzisiejszym odcinku będziemy robić królową grilla, kiełbasę. Kiełbasa, mamy 4 kiełbasy i wszystkie je przyrządzimy na grillu. Zaczynamy! Słuchajcie, Marek, Hungry Eyes, opowie nam trochę o kiełbasie. Dokładnie. Pokazuje mi, ale chciałbym, żeby Wam też pokazał, o co chodzi. Moi drodzy, mój kochany. Nie jestem specjalistą od kiełbas, ale bardzo lubię kiełbasę i w swoim życiu już trochę przetestowałem na grillu. Ostatnimi czasy było dużo czasu, więc dużo grillowałem kiełbasek. Kupiłem 4 różne. Mamy toruńską, aleksandryjską, kiełbaski śląskie i zwyczajną. O co w nich chodzi? Jakbyś mógł pokazać nam bliżej... Patrzcie na kiełbasę. Co jest, moi drodzy, ważne? Te dwie różnice. Ta ma kolor mięsa. Widać, że to mięso tutaj jest. Ma bardzo mało białych kawałków. Popatrzcie na tą. Tu jest mega jasne mięso, czyli bardzo tłuste, plus do tego widać białe części, które są tłuszczem i Bóg wie jeszcze, co tutaj jest. Tu już też jest troszeczkę lepiej, ale w porównaniu do tej widać znaczną różnicę, tak? No. Widać, że ta jest lepsza. Tak. Tu jeszcze bardziej widać chyba. Tu też widać, ale mamy też przykład tego, że ta jest bardzo mocno zmielona. No tu właśnie. Widać jak szynka, czyli ktoś nas może oszukiwać, że zmielił wszystko na maksa, żebyśmy się... Dodał koloru. Mogli nie poznać. Teraz ugrillujemy sobie wszystkie te kiełbasy. Zobaczycie, jak się będą zachowywały po ugrillowaniu. Zdacie się na nasz, że tak powiem, smak. My Wam powiemy, co jest dobre. Natomiast ja Wam mogę jedną rzecz powiedzieć, czym się kierować. To na pewno zawartością mięsa. Jak najmniej dodatków. I warto poprosić nawet w sklepie, jeżeli kupujecie ją na małe ilości, żeby Wam ją ktoś przekroił, żebyście ją mogli zobaczyć. A teraz grillujemy. A wąchać kiełbasę? Ale to nie w sklepie. Kiełbasę wrzucimy sobie na grilla. Grilla Breuking na pelet. Także pakujemy kiełbasę na ruszt. Toruńska lewa strona. Aleksandryjska tu. A nie z przodu. Może być tu, dobra. Z przodu damy. Tu mamy zwyczajną. Zwyczajna i Śląska kiełbaska. Śląska kiełbaska, która najmniej wygląda apetycznie. Tak jest. Ogólnie po przecięciu. Śląskie. No. I z nich leci cały czas woda i jakiś dziwny tłuszcz. Tu mamy zwyczajną, która zobaczcie, jaka jest zbita, jest fajna. Śląska, z której... Jej zaraz nie będzie w ogóle. Tak. Leci cały czas tłuszcz. Zobaczcie, że ona jest wysuszona. Zobaczcie, pękła, leci z niej tłuszcz. I zaraz zniknie ta kiełbasa. Tu mamy zwyczajną kiełbasę. Firmy na R. Ale to czuć, że to widać od razu, że to się trzyma. Tak. To jest zwarte. Ta jest zwarta, a ta jest strasznie taka pomarszczona już. Pękła i leci z niej cały czas woda, rozsypuje się. Reszta? Reszta. Tu mamy aleksandryjską, ona też się w miarę trzyma, chociaż zobaczcie, co się z nią stało. Też popękała cała. Też pęka i leci. A jak pęka i leci, to nie jest dobrze. A tu zobaczcie, mamy kiełbasę toruńską, w miarę się fajnie trzyma, aczkolwiek też skapie z niej bardzo tłuszcz. To jest ta, która była najbardziej zmielona. I też nie miała super koloru. Dobra, mamy pierwszą. Tak, to jest śląska. Śląska. Przecinamy. Która według nas była taka najsłabsza. Jest biała w środku. Jest ciapcia. Ale przekrójmy może wszystkie, co? Mamy śląską. Ta jest ciamciucha taka się zrobiła. Tu mamy zwyczajną. Tak. Tu jest druga ta zwyczajna. Tu mamy... Ale ona pachnie ładnie. Tu mamy... Którą mamy? Aleksandryjska. Tu jest aleksandryjska. Tak, aleksandryjska,
zwyczajna, a tu mamy toruńską. Toruńską. Tu mamy śląską, zobaczcie, tak. Ona jest, pół jej zostało, jest biała w środku, czyli widać, że to jest słabe mięso. No jakby jeszcze została chwilę w grillu, to by w ogóle zniknęła. Mhm. I glucik się zrobił z niej. Idziemy na następną. Następna to jest zwyczajna kiełbaska. Zobaczcie. Ale jest twarda. Jest zwarta, zobaczcie też na kolor mięsa. Jest dalej kolor mięsa, a nie ma tych białych przestrzeni prawie w ogóle, więc to jest mój faworyt na razie. No jest twarda, przede wszystkim jest twarda, to od razu czuć. Następną mamy aleksandryjską. Zwarta dość, nie? Mhm. Zwarta całkiem, dość, całkiem. Zwarta dość, ma też sporo mięska. Może mieć. Ale jest takie dziwne, jasne. No, też dużo tłuszczu. Myślę, że może mieć sporo tłuszczu. I kolejna. No to to już jest w ogóle glut. Zobaczcie, to jest ta najbardziej zmielona, czyli toruńska. To była najtańsza kiełbasa, powiem wam tylko, którą kupiłem. Więc niby ma mięso, ale zobaczcie, było mega zmielone i zostało pół tej kiełbasy, jest ciapką. Ta jest ciapką i ma paskudne mięcho. Ta jest fajnie opieczona, widać, że ma kolor mięsa, jest sprężysta. Ta też jest sprężysta, ale ma trochę zbyt za dużo tych białych części. I ta najbardziej, najtańsza, najbardziej zmielona jest, popatrzcie, co się z nią dzieje. W tym filmie chcieliśmy wam pokazać, jak w ogóle sprawdzać sobie kiełbasę, którą kupujemy. Przede wszystkim czytamy, jaki jest skład, jakby po tym już możemy wnosić, czy ta kiełbasa będzie dobra. To, że nazwaliśmy je tutaj, bo po prostu one się tak nazywały, że to jest toruńska, to nie znaczy, że inna toruńska nie będzie dwa razy lepsza od zwyczajnej, bo to jest kwestia też i ceny, i producenta, i tak dalej, i tak dalej. Więc może tak na to nazewnictwo nie zwracajmy uwagi, natomiast zwracajmy uwagę na to, żeby kiełbasa odpowiednio kosztowała i odpowiednio wyglądała, a finalnie odpowiednio smakowała, jak ją wrzucimy na grilla. Nie wiem, Marek, chcesz coś jeszcze dodać takiego ważnego? Bo kiełbasa... Zwróćmy jeszcze raz uwagę, to co było na początku filmiku. Jak wygląda w środku, jaki ma skład. No i jednak ten przedział cenowy, taki półka średnia wyżej, pokazuje, że tu jest raczej jakaś lepsza jakość, prawda? Wszystko, moi drodzy. Podsumowując, kiełbasa najlepiej smakuje z grilla, także... Róbcie kiełbasy na grillu. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć. Cześć. Bum.